Pytanie z listu świętego apostoła Pawła do Kolosa. Bracia, jeśli razem z Chrystusem pozostaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem, i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pierwszego dnia po szabacie wczesnym.
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana w drogę i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i mu drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz mu drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie.
otrzymać odpuszczenie grzechów. Staliśmy się więc nowymi ludźmi, którzy przeszli przez śmierć do nowego życia. A jednak papież Franciszek przez te kolejne dni wspomina tego starego człowieka, tak bardzo mocno przejmująco uświadamiał nam wszystkim tę prawdę, że nawet chrześcijanie, a więc ci, którzy są świadkami Jezusa Chrystusa, są tymi, którzy czynają to, co najokrutniejsze, to, co jest świadectwem zaprzeczenia tego nowego życia, szacunku wobec życia, są tymi, którzy niosą śmierć poprzez wszczynanie kolejnej wojny. I to tylko nie dlatego, że tak blisko w Europie zaczęło się to dziać znowu, po raz kolejny, tym razem na początku XXI wieku. Ale papież uświadamia nam, że ta wojna trwa w różnych miejscach świata i na koniec XX wieku, i na przełomie wieków są miejsca,